Kurde, nie ma nic ciekawego w telewizorze. Idę chyba odcinek nagrywać. Także co widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii od złotówki do gotówki. I dzisiaj będziemy sobie karmić krówki. Jak widzicie, śnieg spadł. Szok i niedowierzanie, że taka postać rzeczy się wydarzyła tutaj. Śnieg spadł, także będziemy sobie dzisiaj... O, tu halę jeszcze nie zamknąłem. Muszę zamknąć. Więc dzisiaj sobie będziemy ścielić krówką i w ogóle takie rzeczy. Światło mi się zapaliło, już niech się pali. No ale co? Na samym wstępie standardowo proszę o zostawienie łapeczki w górę oraz subika z dzwonek, kto jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. No i co? Standardowo 15 łapeczek w górę to się równa kolejny odcinek, a dzisiejszym hashtagiem będzie hashtag, nie wiem, obrządek albo hashtag zwierzęta. Że o, a ja wam szybne serduszko. I tak to by wyglądało. Ogólnie też widzę jeszcze taka sytuacja, że jak widzieliście, no mody nawywijał. Niestety problemy były przez niego, więc postanowiłem, że wraca tam, gdzie był, czyli tam do ojca swojego wrócił. I młodego na odcinkach nie zobaczycie. Czy kiedyś jeszcze może mnie odwiedzi, nie wiem. Ale nawet patrzcie, motor już sprzedany. Nie dawałem mu go, tylko normalnie go sprzedałem za to, co wszystko tu porobił. Bo pracownik, nie wiem, jeszcze są negocjacje, żeby on się ze mną pogodził. No i mam nadzieję, że wróci jednak, bo teraz tak szczerze nie ma żadnych rąk do pracy, młodego już nie ma. Bo wiecie, no takie zachowanie, to wiecie, to nie ma co długo na takie coś pozwalać. No to szanujmy się, ale to było tak, wiecie. Pracownikowi tą BMW też kupił niedawno, więc wiecie, to też się rozumiem, że był zdenerwowany. No mam nadzieję, że jeszcze wróci tu do nas, bo no, dobrą robotę robił, więc nie miałoby tutaj, ja nie mam nic przeciwko, żeby wrócił, tak? A zresztą to też tym bardziej ja nic mu tutaj nie zrobiłem. O, jakaś BMW jedzie. O, jakiś Mercedes jedzie, patrzcie, jaki ruch w Paryżu. Więc niech jadą. Interesuje mnie to. Ale to co oni tu stoją. Dobra, ja tam. Zaraz na to. Magi! Przyjechali, sobie przyjechali. Dobra. Ale takie samochody tutaj? Co oni tam stoją? Zdjęcia jakieś chyba robię. Nie wiem. Jakieś nazwy, jakieś zdjęcia, co, no bo coś. Albo jakieś może, nie wiem. Dla wspomnień, jak poczekajcie, bo tu duchy, duchy. Panują. O. Co tu chodzą? Gdzie oni idą? Są młody, pozostawiali? Że mam sobie wziąć. Tam coś się oglądałem, bo zaraz poglądam. A dobra, zresztą niech sobie oglądają, ja muszę książkę zrobić, nie mam czasu. A będę sobie mogą pooglądać. Już mu zaraz powietrze tam jest spuścili. Uuu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 
Tak tu ślisko jest. Po podwórkach tam łażą, co oni robią? Ja, coś tam pomajstruje przy tej lawecie, poczekajcie. Ale posypiemy tutaj tę ksiąkę do końca i na rajtu. Nie wiem, co się dzieje. Co za jakieś żarciki się tu dzieją. CBMK i przyjechali, myślę, że zastąpimy się. Łe, duchy. Co tu robi tą BMW? Okej, bo się zakopałem. Co on tak... Naucz się jeździć, idioto! Jak ty jeździsz? Cofnij! Zakopałem się. No cofnij! Co on to jest agresywny do ciebie? No, jeździ normalnie, bo cię zwolnię. Daj mi spokój. Zwalnianie jakieś? A to pracownicy mnie jacyś. Gdzie on zajeżdża? Czy coś się nie pomyliło?
A czemu dajesz do nowej podwórko? Co on robi? Gruby dawać. Co tu jest? Nie no, poczekajcie, co tu się dzieje? To jest za jakiś... Chodzenie po podwórku. Bierz kamery. Nie. Dawaj, chodź tu szybko. Dobra, temera mam nakręconego. Zostawiam to. Chodź tu. Tutaj coś, nie wiem. Tu montuj nad tymi drzwiami. Ty! A wam się coś pomyliło? Co wy tu robicie? A co pan tu robi? A pan co tutaj robi, że przepraszam bardzo, mój teren. Pana teren? Tak, mój teren, mój dom. Własny, wybudowany. Dobra, gruby rób. Ja z nim pogadam. Tam, wszędzie, na każdym tym budynku ma być kamera. Ale jaka kamera? Posłucham, jak zamontujesz, to powiedz. Taka kamera, tak, się pytam. Masz teren i czy to nie interesuje, jakie kamery? Ale jaki masz teren? Twoje. Mój teren, osobisty. Jaki? Mojego dziadka. A pan kupił pan od nas? Nie kupił. Jak kupił od nas? Ja od dziadka dostałem. Ten stary idiota. No 3 lata temu, już właśnie. Nie ma go. No chodź. Przez kogo nie ma? No przez kogo? No nie, no na chorobę. Na chorobę. Tabletki mu daliśmy. O ty, mendo. Zadarł mnie z właściwą osobą, tak? Teraz pan kolejny jest. Ale z jaką osobą? Co ja niby takiego zrobiłem? To ja meraz elegancko kręciłem dzisiaj dla kurwek. Pan dziadek zrobi w przyszłości. Nie opowiadał panu? A jak miał opowiedzieć, jak on kaputnął? Ja z nim kontaktu nie miałem. Jak mi córkę porwał? Jak córkę? No, to będę miał córkę. No a skąd ja mam wiedzieć? No ja z nim nie trzymałem kontaktów. O, karczer mi to zmógł. Śnieg mi przyspał. Zamontowałeś? Proszę opuścić ten teren. Poczekaj, już odpalam. Czekaj, przesiadłeś na tył. Dobra, działają. Nie, no ale panowie, co tu się dzieje? Jak pan zdejmie te kamery, to naprawdę. Ale jak? No bo to swój teren, tu mam prawo zdjąć się. Nie, a pana kierowca to widzę, że on chyba się nadaje. Stój. Bez wyrazy oczywiście. Bo ja nie wiem, kim wy jesteście. Po tablicach no, to chyba już wiem, kim jesteście. Dobra, pan niech idzie do swojej roboty. I tyle. A to już chyba wszystko wiem. Co pan wie? No, kiedyś żołnierz zniknął. Zostali Jontina na środku drogi. Widzisz? Jak na środku drogi zabraliście go? A potem w stawie wylądował. Tak w stawie? No, nie tylko w stawie był. No. No ale to wy mi go zabraliście i tak tacy myśleliście, że co odzyskają go za darmo normalnie. Poszedł, bo macie, tak miał być. Taką ochronę tam macie. A sprawdzałeś ten? To sprawdzałem. Czy nie ma nawigacji nic? GPS-a, bo to było specjalnie wszystko upakowane, człowieku. Nie ma żadnej nawigacji, opatrzałem. No to patrz, widzi pan na tablecie tutaj tą kropkę czerwoną? No widzę, no i co? No i niech pokaże pan, na garaż pokazuje. No pokazuje, no i co? No to no, no i po co mi jakiś lata... Nie, został tego żenira. Ho, jest zguba. No jest zguba. Patrz, gruby, poznajesz. Zmienił się troszeczkę. Poczynaję. Tura nie ma. Gruby, tuza ma. Opony koni więcej ma. Przebij opony. Nie, tuza. Nie będziesz mi przebijał żadnych opon. Nie ma poszedł żadnych opon, nie. Nie poszedł stąd, zaraz, to ty poszedł stąd. Grubego zaraz. Grubego, no. Grubego zaraz. Gruby to ty jesteś. Gruby, bierz go. Nie. Dobra, bierz go. Nie trafił. Nie trafił. Zostaw mnie, zostaw mnie. Gruby, dawaj go. Nie, zamknięty? Wychodź z tego! Nie! No i macie teraz po samochodach, gratulacje! Gruby! Dobra, to były żarty, proszę pana, niech pan wyjdzie, dogadamy się, nie zapłacimy za to, dobra. Nie żarty, wyjazd, proszę bramę. Zdejmujemy to, zdejmujemy to. Zobaczysz za to. O! Tak o! Z waszymi samochodami. Nie, dobra, wy się nadajecie. Dobra, wyjdź, dogadamy się. Nie, dobra, gruby. Wyciągnij go. Ale co by się chce? Zostaw Johnny'ego! Nie! Dobra, 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 wysiadam. Odstaw go. Nie, no ty wyjdź pierwszy, Proszę odstawić Johnny'ego, jak nie wiecie Johnny'ego co on idzie, wychodzę. Pewnie co mi chcecie zrobić. Proszę mi odstawić tego Johnny'ego. Zabierz kluczyki. Tak, ja zabiorę kluczyki od Johnny'ego, potem oddam. No ale nie, odstaw! Nie, musisz... Dobra, gruby. Od tyłu! Dawaj go do auta dopierz. Dawaj go do auta tu. Jedziesz tam gruby? Jadę.
no i zadzierał. Jego dziadka załatwiliśmy Krasego. Zobacz, czy nie stoi policja gruby. I drogę jedziemy. Czysto. Czysto? Czysto wszędzie. Dawaj go tu. Gdzie to było, tu, ten dół? Tam po prawo, po prawo. Jak po prawo? Nie po lewo? O, tu. Dobra. Łopata jest. Jest, dobra. O, ja mam to. Skaś, wyciągnij kluczyki, żeby nic się nie stało. Wyciągnij go z samochodu. Da się wyciągnąć kluczyki. Dobra. Bójcie się! Co? Halo. Gdzie ja jestem? Ja właśnie do samochodu mi zadalecie. Ale pan. Co? Gdzie ja jestem? Daj mi łopatę. Opa. Jaką łopatę? Tylko ucieknąć. To zobaczysz, łopata. Tam jest i idź kop. Ale co kop? Idziesz. Mi głowa boli. Dziurę będziesz kopał. Nie. Nie, co wy mi robicie, jakieś niezamieszanie? Nic wam nie zrobiłem. Dziadek narobi. No a co dziadek narobi? A co ja za dziadka mogę? Twoja rodzina? No moja rodzina, ale on już kaput. No, to ty też kaput. No nie. Kaput będzie. Gdyby słyszałeś, kaput. O nie, dzik! No, ty myślisz, no, że dzika tam jest. Proszę. No i chyba zobaczy. Nie uciekam. Ej, gruby pan, naprawdę. Ej, spierdzieli go. Ucieka. Dobra, wsiadaj do auta, dawaj go. Ja nie szybko uciekam, uciekam. Dobra, wsiadaj do auta. Kamery nie ma co biegać. Szybko biegnę. Co kamery? To wie, będziemy widzieć, kiedy tam przyjdzie na gospę. Tu się chowię. Za kościółkiem. Czekajcie, kamery wysunę. Jechać? Ale widział. Jeszcze idziemy tam do niego na gospę. Jeszcze prawie. Mam kluczki od Tundira, ej, bo mu nie oddałem. Joło. Głowa widzowie boli. Ale co oni? Po co oni do mnie przyjeżdżają? Co to od pracownika oni przyjechali? Pracownik mówi, że jakąś osobą mnie zawinę, ale nie, no chyba nie. Joła. Tak mnie boli. I gruby, słyszysz? Ten Krystek jednak prawdę mówi, że to taki fajfeta, że nic nie potrafi. Ale coś oni gadają, coś. Nie, jadą. Dalej zobaczymy tutaj. Od ten. Bo tu gdzieś Krystek miał stać z OBM-ką. Szybko, 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 szybko. A pod. Tutaj widziałeś Krystka? O, stał tam pod kościołem swoim. Ja pod kościołem, gdzie on tam stał? O, jest. Szybko, szybko, szybko. No, mamy go. Tak, mamy kluczyki do gry. Odda ci z OBM-kiem hajs, odda, odda. Tego gówniarza? A jaką miał na imię? Dobra. Dobra. Ale co nie jeszcze gadają? Tego szczyla musimy, złapać sobie. Nie wiem, czy da się krótkofalówkę, ale co oni tu? Dobra. Jakim tego szczyla? Nie. Jeszcze. Kluczyków nie mam, bo nie wziął faktycznie. Ja, no i pan porządny, że widzowie. Jedziemy jeszcze go tam odwiedzić, co? Może będzie. Dobra. Nie. Widzowie, to tak nie będzie wyglądać. Zamykamy bramę. Nie jak wiadomo. Będzie, to od razu go pisać wyciąga już. Gruby. Od razu go zastrzelimy. I zaraz dam do tego dołu. Cicho, jadą. Cicho. Nie ma chyba go. A bramy pozamykał. Jak jemy nie samochodu, to nie ma go. Musiał. Widzę, ma plan. Plan. Pieka. Dobra, to wsiadaj. Jedziemy jeszcze się przegrać. Okrążymy tu chwilę. No jadą chyba. Nie biorą Jundira jednak chyba. Stoi? A czekaj. Jeszcze muszę coś zrobić. Nie. Zgaszę to. Mękę. Szybę mu powybijam w chacie. Jak szybą chcę. Jeb, jedno. Drugie. Nie no, jak szyby? Trzecie. Tu, jeszcze gruby te wszystkie, albo wszystkie mu powybijaj. Ja czekam. Na bukaut. Okej. To daj mi amunicję, bo nie mam. A, to trzymaj cały magazyn. Na pie. Co?
I drzwi też możesz mu. Dobra, widzę, nie wiem. Mam pewien pomysł, ale nie wiem, czy to mnie na razie miana. Nie, ja tu stoję na czołach, jak coś. Mam karabin to. Nie. Od razu go na full auto. Nie. Czekaj, auto jeszcze zgasza. Czekaj, jeszcze z księgą od elektryka. O, prąd mu odłącz. Słuchaj, miałem plan, żeby im się samochód zabrać, ale to chyba nie będzie dobry pomysł. Dobra, trzymaj kluczki do twojego auta, jedziemy. Ma nauczkę. Żeby powybijali? Rzeczywiście? Zobaczmy. Jedź, ale osu. Niech jadą. Co? Nie wiem, no po czemu jakaś mafia miała tak powiem, no przecież nikomu nic nie zrobiłem. Tam jeden jedzie, drugi też pojechał, dobra. Pojechali? Pojechali, dobra. Zobaczmy szybko. Zawracaj się. Nie wybili się. Objazd. Nie wybili się. Chyba jakąś pułapkę chcieli zrobić, że myśleli, że ja wyjdę chyba. Bo przyjdę jakoś może. Lejdź salta na szybko. Mam go. Jak chodź? Nie. Gdzie niby? No ja przewidział mi się. Przewidziało ci się? No gruby. O. Co mi tu? Przelej do auta. Daj mi znów. Dobra, widzę. Nie, ja jutro przyjadę po niego, z chłopkami. Dobra, kończę, widzę chyba to, bo to jest niebezpiecznie. Ja tu będę siedział za tą altaną, dopóki oni stąd nie odjadą. Dobra, jedziemy, bo nie ma co tu już robić, jutro podjedziemy. Także widzowie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę. Oraz subika z dzwonem, kto jest nowy. Abyście byli informowani o nowych odcineczkach. Mówię to trochę ciszej, bo oni tu chyba dziś jeżdżą. I napiszcie hashtag mafia, jak ktoś dosłał do tego momentu. A ja wam szybne serduszko. Jak jeszcze będę żył. Mam nadzieję. Ale coś o żądli, że gadali, także muszę go zabezpieczyć. Tylko kluczyków teraz nie mam, to jest problem. A jakoś będę musiał sobie poradzić. No i co widzowie, na razie, trzymajcie się, cześć!